Często boimy się nosić wzorzyste ubrania, ponieważ wokół wzorów jest bardzo dużo mitów. Dzisiaj film o tym, jak dobrać wzory na ubraniach do typu sylwetki. Zapraszam! Wzory na ubraniach, jak je dobierać? Zanim opowiem o tym, które wzory powiększają, pomniejszają, poszerzają, wydłużają, bo tak naprawdę o to nam chodzi w ubieraniu się, to powiem najpierw kilka słów na temat typów sylwetek. I będę mówiła dzisiaj tak naprawdę o ubieraniu się kobiet, natomiast oczywiście zasady dotyczą też mężczyzn. Dla przypomnienia, ja pracuję na 9 typach sylwetek, 9 różnych kształtów. Film do tego, jakie sylwetki są i jak one się, jak są zbudowane, jak je ubierać, pojawia się teraz tutaj, pojawi się również oczywiście w komentarzu. Natomiast musimy pamiętać o tym, że sylwetki generalnie można podzielić na te, które są proporcjonalne, czyli te, które mają ramiona i biodra dokładnie tej samej szerokości, i te sylwetki, które mają jakiegoś rodzaju dysproporcje, to znaczy, że mają ramiona szersze albo biodra szersze. I tutaj musimy pamiętać o tym, że te wzory musimy stosować do korygowania sylwetki. Co oznacza, że jeżeli ktoś jest sylwetką proporcjonalną, to mógłby stosować wzory gdziekolwiek, bo nie potrzebuje budować proporcji, ale też musimy uważać, że oczywiście jak jesteśmy sylwetką proporcjonalną, czyli na przykład takim iksikiem, taką klepsydrą, i nagle damy sobie bardzo powiększające wzory na dół sylwetki, a na górę na przykład damy coś gładkiego, matowego, ciemnego, czyli coś, co zmniejsza, to możemy nagle z tego X-a zrobić sobie proporcje takiej sylwetki A, czyli takiego trójkącika. A ponieważ wzory mają ogromną moc, jeżeli chodzi o powiększanie albo nie tyle pomniejszanie, co trochę rozpraszanie wzroku. I właśnie teraz będę mówiła o tym, które wzory będą powiększały, a które będą sprawiały, że będziemy wyglądać po prostu troszeczkę smuklej, szczuplej, na troszkę pomniejszone optycznie. Jeden z aspektów, ten, o którym mówiłam, czyli sylwetka proporcjonalna albo taka, która ma jakąś dysproporcję w sylwetce, to jest jeden aspekt, ale musimy też pamiętać o tym, że wzory mogą też mieć jakby moc powiększania sylwetki, która na przykład jest bardzo, bardzo szczupła, ale też mogą być za duże do jakiejś sylwetki. Także jeżeli mamy na przykład sylwetkę taką bardzo, bardzo drobną, bardzo szczupłą, niziutką, szczuplutką, to wtedy za duże wzory mogą ją po prostu przytłoczyć. I w drugą stronę wzory, jeżeli mamy sylwetkę bardzo wysoką, bardzo postawną, o dużym rozmiarze, to wzory, które będą takie ogromne, mogą jeszcze ją powiększyć, a tego nie chcemy. Na wzory powinny też uważać kobiety, które mają wzrost, który jest trochę daleki od proporcjonalnego. Proporcjonalny wzrost zazwyczaj u kobiety to jest 1,60 m. Tak, jeżeli kobieta jest poniżej 1,60 m, uznajemy ją o taką, która jest drobnego wzrostu, a powyżej 1,70 m, niektórzy mówią 1,75 m, mamy kobietę wysoką. I też musimy pamiętać o tym, że wzory mają moc przyciągania wzroku. To znaczy, jeżeli kobieta, która jest kobietą niską, ubierze bardzo wzorzyste spodnie, albo bardzo wzorzystą spódnicę i górę, która jest bardzo gładka, będzie przyciągała uwagę na dół. A niskie osoby nie chcą przyciągać uwagi na dół sylwetki, chcą przyciągać do góry sylwetki. Więc też pamiętamy o tym, że wzory pomagają nam skupić uwagę tam, gdzie my chcemy ją skupić. I odwrotnie, osoba bardzo wysoka, która chce troszkę, że tak powiem, się zniżyć, bo przecież są kobiety, które mają 1,80 m i wcale nie chcą być takie wysokie, chcą wyglądać na troszkę drobniejsze, trochę niższe, wtedy niech pakują te wzory po prostu na dół sylwetki, bo one będą jakby ściągać wzrok osoby patrzącej na dół i to zawsze będzie sprawiało, że będziemy wyglądały na troszeczkę niższe. Także zasady ogólne, pamiętamy proporcje sylwetki, pamiętamy nasz wzrost i pamiętamy o tym, czy mamy sylwetkę bardzo drobną, bardzo szczuplutką, w bardzo małym rozmiarze, czy odwrotnie bardzo taką powiększoną w sylwetkę plus size. I teraz, jakie wzory w ogóle wyróżniamy? Jakie wzory możemy mieć? Oczywiście pierwsze, które przychodzi mi do głowy, to te wzory, które są najbardziej popularne. Najbardziej popularne wzory, takie powiedziałabym nieśmiertelne, to oczywiście wszelkiego rodzaju pasy i prążki. I jest taka zasada, która mówi, że pionowe pasy wyszczuplają, poziome pasy poszerzają.
I teoretycznie można by było się zgodzić z tą zasadą, ale nie wszystkie poziome paski będą powiększały sylwetkę. Nie zawsze będą ją poszerzały. Czasem bywa tak, że jeżeli one są dosyć drobne, dosyć takie smukłe, szczupłe, to wtedy nie będą miały tego takiego właśnie wrażenia, nie będą dawały takiego wrażenia poszerzania. Natomiast jeżeli te poziome pasy będą takimi naprawdę pasami, a nie prążkami, faktycznie będą po prostu, mogą dawać takie wrażenie pogrubienia. Szczególnie jeżeli to będą pasy, które są w bardzo kontrastowych kolorach, czyli na przykład biały, czarny, to wtedy takie wzory są najbardziej, ponieważ to są kolory, które tworzą bardzo duży kontrast, to one jakby najbardziej eksponują ten wzór. Jeżeli te wzory będą już takie trochę bardziej stonowane, przepraszam, kolory będą bardziej stonowane, to wtedy wzór też nie będzie tak bardzo drażny naszego oka. Podobnie jest z pionowymi pasami. Pionowe paski wyciągają, czyli na przykład właśnie osoba, która jest osobą szczupłą i niską, mogłaby dać sobie właśnie ten wzór taki pionowy, pionowe pasy, żeby wysmuklić sylwetkę. Oczywiście jak najbardziej, ale niejednokrotnie widziałam panie, które słysząc tą zasadę, że pionowe pasy wyszczuplają, dawały sobie na spodnie czy na spódnicę na krągłe doły, czyli sylwetki powiększone z krągłymi biodrami, z dużymi pośladkami, z krągłymi nogami, masywnymi nogami, dawały sobie gdzieś te pionowe pasy na dół. I jaki był efekt? Niestety, zamiast wyszczuplenia, to ten pas pionowy, zamiast iść tak luźno, wiecie, tak jak pionowy pasek idzie, to te pionowe paski zaczęły się robić takie krągłe. I podobnie się dzieje, co prawda to już nie jest wzór, ale też o tym powiem, ze spodniami na kant. Jeżeli mamy kant taki wszyty w spodnie i założymy, i te spodnie są obcisłe, i założymy to na krągłą nogę, no to wtedy na udzie to nie jest taki kancik pionowo idący w dół, tylko on się robi zaokrąglony. No i generalnie to tylko podkreśla to, że noga jest krągła, a nie, w ogóle jej nie wyszczupla. Także pamiętajmy o tym, że te poziome pasy, pionowe pasy, to tak trzeba dosyć tak krytycznie do tego podejść, bo nie zawsze poziomy będą poszerzać, nie zawsze pionowe będą wyciągały. Pomimo tego, że jak najbardziej jest taka zasada, poziomy przecina, poszerza, zniża, natomiast pionowe wysmukla. I bardziej bym stosowała te zasady w liniach stylizacyjnych, czyli w łączeniu ubrań, niż wzorach. Ale tutaj łączenie ubrań to jakby nie dzisiejszy nasz temat. Kolejny wzór, który jest wzorem bardzo takim popularnym i właściwie przez bardzo wiele dekad w ostatnich, że tak powiem, ostatnim stuleciu bardzo często się pojawia i teraz właśnie na sezon jesienno-zimowy 2017-2018 to bardzo taki będzie popularny i mocny trend, to są różnego rodzaju kropki. Kropki, które mamy albo małe kropeczki, albo duże kropki, one będą zawsze, jeżeli są małe, będą zawsze rozpraszały oko. Także jeżeli mały wzór składa się z małych kropeczek i gęsto, że tak powiem, zasianych, to wtedy taka na przykład bluzka, szczególnie jeżeli ona będzie taką bluzką troszeczkę jak ja mam dzisiaj, czyli taką luźną, lejącą się, która bardziej opływa ciało niż je obciska, to wtedy te kuleczki, takie kropeczki mogą mieć wrażenie właśnie, znaczy dawać wrażenie rozpraszania spojrzenia i to jest bardzo, bardzo dobre. Natomiast jeżeli to będą takie duże koła, może się okazać, że jeżeli nałożymy te duże koła na dużą kobietę, krągłą kobietę ze sporym biustem, tutaj z bardzo pełnymi ramionami i tutaj będzie na przykład cała sukienka w takie duże, duże koła, to niestety ta krągłość jakby będzie powielona i zamiast tego rozpraszania wzroku, który by się pojawił w małych kropeczkach, będzie po prostu zaakcentowanie krągłości i jakby nadbudowanie jej jeszcze na to, co jest. Także można sprowadzić to do tej zasady, że małe wzory zawsze będą rozpraszały wzrok, czy w większości przypadków, natomiast duże wzory będą powiększały. Podobnie będzie też z bardzo takim silnym trendem, który już pojawia się od kilku sezonów, czyli właśnie kwiaty. Kwiaty jakby mogą mieć różne wcielenia. Możemy mieć tak zwane kwiaty łączkę, tak? Czyli mamy bardzo, bardzo drobno zasiane kwiateczki koło siebie i one będą miały, będą dawały wrażenie rozpraszania spojrzenia. I to jest super, jeżeli chcemy odwrócić od czegoś spojrzenie.
Także jeżeli mamy właśnie sylwetkę powiększoną, która chce ubrać jakiś wzór, nie chce ubierać gładkiego, tylko rozproszyć oko osoby patrzącej, łączka będzie super. Natomiast czym większe kwiaty, tym bardziej może być wrażenie powiększania. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że ma jeszcze dosyć duże znaczenie to, jakie te kwiaty są i na jakim tle. Ponieważ ostatnio nawet miałam taką właśnie sytuację, że powiedziałam jednej z moich cioć, że nie może nosić w kwiaty sukienek duże, ponieważ ma spory biust, a jest sylwetką krągłą i to ją będzie powiększało. I zobaczyłam ją w sukience, która miała duże kwiaty i wcale jej nie powiększyła. I dlaczego? Z dwóch powodów. Ponieważ te kwiaty nie były krągłe, tylko były to tulipany, które mają ostre zakończenia, a poza tym różnica kolorystyczna pomiędzy tłem a tulipanem była bardzo mała. To znaczy sukienka była powiedzmy taka beżowa, a te kwiaty były takie taki różany brąz, takie brązowo-różowe i one wtedy nie robiły dużego kontrastu. Jeżeli byłby to duży kontrast, na przykład biały z granatowym, biały z czarnym, nie wiem, jakiś czarny z wściekłym różem, to byłoby gorzej. I trzecia jeszcze rzecz, która przyszła mi do głowy, to, że te kwiaty, nie było ich jakby dużo, to znaczy sam materiał miał na sobie, cała sukienka miała tych kwiatów kilkanaście, na zasadzie jeden tutaj, jeden tutaj, jeden gdzieś w okolicy kolana i nie dominowało tak bardzo tej sukienki. Także można by było powiedzieć, że jest taka zasada, że duże kwiaty będą powiększały sylwetkę, ale można tą zasadę złamać. Wtedy, kiedy te kwiaty są jakby rzadko zasiane, tak? To znaczy, że mamy dużo materiału, a mało tego wzoru. Druga sprawa to, że te kwiaty nie są takie bardzo kuliste, krągłe, tylko na przykład to nie muszą być kwiaty, to mogą być liście, tak? Które też są takim mocnym trendem już od dłuższego czasu. No i właśnie ta zasada jeszcze, żeby nie było dużego kontrastu kolorystycznego pomiędzy tłem a kwiatkiem. I to jest jakby też bardzo ważna zasada i ona właściwie nie dotyczy jakby tego tylko tych kwiatów, tylko wszystkich wzorów, które mogą pojawić się na naszym ubraniu. Kolejnym wzorem, o którym warto powiedzieć, który jest też bardzo popularny, to krata. I teraz krata oczywiście, krat mamy bardzo dużo, mamy kratę szkocką, mamy kratę księcia Walii, mamy kratę Vichy i mogą być te kraty oczywiście albo małe, albo duże. I teraz pamiętajmy o tym, że ta sama zasada, która była wcześniej. Mała krata z małym kontrastem kolorystycznym będzie rozpraszała wzrok, natomiast duża krata, taka przerysowana krata, będzie powiększała. Także jeżeli jest Ci bliski trend taki grunge'owy, tak? Czyli klimaty nirwany Cię bardzo interesują i chcesz ubierać się właśnie w takie kraciaste koszule, gdzie tam bardzo często był kontrast na zasadzie bieli z czernią, czerwieni z czernią, to one będą takie dosyć mocno powiększające, więc one świetnie wyglądają na bardzo szczupłych, wysokich dziewczynach. Natomiast jeżeli już jesteśmy krąglejszą i do tego jeszcze niższą kobietą, no to niestety ta krata może się tak mocno nie sprawdzić. Będzie trzeba po prostu troszeczkę tą kratkę pomniejszyć. I pamiętamy, że umiejscawiamy te wzory dokładnie tam, gdzie chcemy, żeby coś albo ukryć, albo uwypuklić. To, co powiedziałam na samym początku. Jeżeli chcemy zbudować proporcje, to znaczy, że mamy drobne ramiona, szerokie biodra, to te wszystkie powiększające wzory stosujemy u góry. Jeżeli chcemy ukryć coś na dole, chcemy ukryć u góry, a na dole coś powiększyć, to tutaj robimy gładko, na dole robimy wzory. Stosujemy wzory, podsumowując. Po pierwsze, patrzymy na nasz typ sylwetki, czy jesteśmy proporcjonalne, czy chcemy coś uwypuklić albo ukryć. Druga zasada to, czy mamy wysoki czy niski wzrost, czy jesteśmy sylwetką o drobnym rozmiarze, czy o dużym rozmiarze. No i oczywiście to, czy możemy stosować te wzory kontrastowe, w kontrastowych kolorach, czy duże, czy małe i jak to najlepiej dopasować do naszego typu sylwetki. Także kilka zasad teoretycznych, ogólnych a propos dodawania wzorów do typu sylwetki. Powiedziałam o kobietach, ale oczywiście te same zasady będą dotyczyły panów. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.